Niedziela, 25 czerwca. Wczoraj się skończyła szkoła w Polsce. Zaczęły się wakacje. Ruszamy w stronę Koenigse z Monachium. Godzinę 44. 158 km. I będziemy się kierowali w kierunku szczytu. Zapomniałem już jakiego. Ale chcemy zahaczyć po drodze herbaciarnię Hitlera. Także taki jest cel. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Pogoda na razie jest fajnie, bo jest 15 stopni, bo padało w nocy i fajnie się zrobiło rzeźko. Zobaczymy, jak tam będzie, ale nadaje słońce. Także do potem. A więc dotarliśmy do parkingu. Fajnie, 15 stopni. Przed parkingiem tutaj jeszcze parking tutaj oznaczę. Przed parkingiem jest szlaban. Trzeba zapłacić 8,50 euro, żeby tutaj przejechać tą drogą. To jest już bardzo blisko od tego szlabanu. I parking tutaj, jak widać, w sumie jeszcze jedno, dwa miejsca są. I tutaj z parkingu od razu idziemy na szlak. I jest Kelstein, 2 godziny 40 minut. Także startujemy i zobaczymy, ile się zejdzie z tym. No i po godzinie 10 minutach marszu dochodzimy do pierwszego punktu widokowego. To jest to nie jest nasz cel jeszcze. Mamy godzinę 15, godzinę 10. Myślę, że jeszcze z godzinę nam zostało. O, tutaj widzę, że dla leniwych można to podjechać też busem. Właśnie tutaj bus przyjechał. I tutaj pewnie stąd się już idzie. Bo tutaj nie widzę żadnej kolejki. No właśnie. Jak ktoś chce wybrać szlak, może jechać szlakiem. Ewentualnie można przyjechać busem. A tutaj mamy chyba w sumie tą kolejkę. Sztolnię. I tam jest chyba ta winda do góry, którą do góry wjeżdżali właśnie. I tutaj trzeba minąć właśnie ten tunel, co jest winda, iść prosto. I tam dalej jest skręt. Tutaj kierowcy podrywają Sylwię i mają niezły ubaw. Chcesz się przejechać za darmo? I co tam? Ogólnie to na szlaku stamtąd, co my zaczynaliśmy, mega, mega spokojnie, mega fajnie. Zastanawialiśmy, gdzie są ludzie. W ogóle ludzi nie było. Przyjemny szlak, łatwy. A wszyscy są tutaj. Wszyscy dojeżdżają autobusami. No nie wszyscy, bo w sumie jakaś para za nami szła. Ale ten, ale tylko oni na nogach. I tutaj właśnie jest dalszy szlak, już jest 30 minut do Kelsteinhausu. Także idziemy dalej. Przy okazji testuję nowe buty La Sportive. Model dodam tutaj gdzieś do góry, dopiszę. No, buty krótkie, podejściowe, z podeszwą Vibram. No tak się prezentują. Po pierwszej półtorej godziny całkiem spoko. I tutaj powiem dla ludzi, którzy mają nogę z wysokim podbiciem, ponieważ te buty teraz na rynku, no wydają się czuby zwężane na zdjęciach i to trochę jest odpychające, ale ja mam naprawdę nogę dość nie wiem, grubą w podbiciu i też bałem się tych butów, ale zaryzykowałem po prostu, jakby co, to szły w odsyłkę i są spoko. Noga tutaj nic nie czuje, jakiegoś dyskomfortu, że tak powiem. Także jakby ktoś zastanawiał się i bał się, że są wąskie i będzie niewygodnie, no to nie, a ja myślę, że one się jeszcze rozejdą, bo dzisiaj to jest pierwsza wędrówka w nich.
a naprawdę daję radę i nie czuję, a moje nogi są dość specyficzne. Także na razie ok. No i dochodzimy do pierwszego celu. Także to się nazywa Kelsteinhaus, herbaciarnia Hitlera, czy kto tam jak chce to nazwać. No idąc po szlaku, czuć trochę historii, raczej tej niedobrej historii. Pozostało wybudowane, z tego co tam patrzyłem, na 50. urodziny jego. Kosztowało chyba 30 milionów marek. I z tego co pisali, no to on był, Karakan był tutaj z 10 razy chyba tylko, bo bał się, że zostanie przeprowadzony jakiś zamach. Niestety nie przeprowadzili żadnego zamachu, a szkoda. Nie udało się go zlikwidować wcześniej. Z tego przystanku busów 20 minut tutaj szliśmy. Jakby ktoś chciał wjechać tą kolejką, to kosztuje to chyba 28 euro z jakimś tam zwiedzaniem. Także jest taka możliwość, żeby wjechać tą kolejką, która tam właśnie szła w ten tunel. Tam się przechodziło i po kupnie biletu można było tutaj wjechać. Także przekręcam. Idziemy dalej. Hitlerowska restauracja. Widoki całkiem ładne. Z drugiej strony Königse. Tak to wygląda jeszcze z innego ujęcia. No dość dużo ludzi. Jakiś sklepik. A my idziemy tam dalej do celu. Czyli tam widać krzyż. Wchodzimy do szczytu i zaraz tam będziemy, nasz drugi cel. Tutaj jak widać ludzi sporo, z tego busa wjeżdżają kolejkami. No i tutaj jest dość tłoczno. Tam na szlaku było wcześniej dużo, dużo przyjemniej i spokojniej, a tutaj turystycznie no. I po paru minutkach dochodzimy do krzyża. Bardzo ładny krzyż z kwiatkiem alpejskim. Bardzo ładnie wygląda. I tu trochę dalej jeszcze za krzyżem jest fajne miejsce widokowe z tarasem. Tamte chmury, no to jest niesamowity widok, jakby wychodziły z tej chmury. Jeszcze jedno ujęcie, tak z góry bardziej. Może przejdę. Tutaj tabliczka w drodze powrotnej już, bo my się kierujemy już na dół. Także znowu jesteśmy przy Kelsteinhaus. Tutaj kiosk z piciem, jakieś pamiątki standardowo. Jest i akcent Karakana. Myślałem, że nie ma, ale jednak coś tu jest. Nawet jest po polsku. Można sobie poczytać, jak ktoś chce. 14 euro. To są ceny jeszcze, jakby ktoś chciał zobaczyć. Tak jak mówiłem, 28 euro. Dziecko 14,50. Karta rodziny 57,20 i tak dalej. I wątpię.
I tutaj już za tym przystankiem busów pełen luzik, nieturystycznie, spokojnie. Po prostu tutaj jak się idzie do góry, to od busów robi się mega turystycznie, bardzo dużo ludzi, różne języki słychać. A potem schodząc, mijając już busy, można sobie na spokojnie iść bez zgiełku, bez turystów. Także polecam wejście i zejście na nogach. Szlak ogólnie no, łatwy, przyjemny, fajne widoki. Słychać ptaki jak teraz, także jest naprawdę przyjemnie i spoko. Nie potrzeba nie wiadomo jakiej kondycji, żeby to zrobić. Korzystając jeszcze z tej pięknej zieleni w dziczy, my już dochodzimy do parkingu. Tam i z powrotem, z krótkim przystankiem na widoki, coś na ząb. Zajęło nam to 3 godziny 40 minut. Tak jak mówiłem wcześniej, szlak lekki, przyjemny, ładne widoki. I tutaj jak szliśmy, w sumie chyba o 9 startowaliśmy, to szliśmy sami. Do góry totalnie pusto, teraz schodząc, to trochę ludzi już zdecydowało się i trochę ludzi tutaj minęliśmy do góry. Szli sobie trochę później od nas, ale mimo wszystko było luźno i fajnie i nie wymagająco. Jak ktoś miał taką przerwę dłuższą jak my na przykład, albo nie jest po prostu przygotowany, to niech się nie obawia, bo do zrobienia nie ma wiadomo czego. Butelka wody i jachuj przygodo, polecam.